Co do nas, to my do Krakowa, jako że mówiliśmy o pierwszym zlocie folk metalowym, słuchacze, którzy nie byli, ja miałem dojechać, ale mi się nie udało, są ciekawi, jak to wszystko wyszło. W związku z tym, że Dana była, chociaż na części, poprosiłem ją o relację i o to, co napisała. A wszystko zaczęło się od tego, że Polacy lubią jeść. To oczywiście mały żarcik, bo bardziej lubią pić. Preska zaczęła się na polu grillowym numer 6 w miasteczku studenckim AGH. Tam lekkim popołudniem zaczęli zbierać się uczestnicy zlotu celem zgrillowania tego, co zdołali upolować, żeby później móc wypić więcej. To jest podstawowe prawo gastronomii, jak orientuję. I to kolejny żart, bo głównym powodem przybycia gawiedzi do Krakowa w dniach 19-20 lipca była miłość do gatunku muzycznego zwanego folk metalem. Po zapoznaniu się z częścią uczestników przy wspólnym grillowaniu, przy wspólnym grillowym biesiadowaniu, wyruszyliśmy przez pół Krakowa, no może ćwierć, do Centrum Kultury Rotunda. Tam miały się odbyć zapowiedziane koncerty. Oczom naszym ukazały się kolejne tłumy przybyłych, a pisząc tłumy, robię to z odpowiedzialnością za słowa. Koncerty zaczęły się z godzinnym poślizgiem, ale co to takie krótkie oczekiwanie oznacza dla miłośnika folk metalu? Nic, odpowiada sobie Dana. Pierwszy występ to zespół Kronika z Jaworzna. Zespół młody, który nie wydał jeszcze żadnej, nawet najkrótszej płyty, ale tak rewelacyjny, że glany pospadały wielu słuchaczom z nóg. Na mnie też zrobiło ogromne wrażenie, choć po każdym wejściu do rotundy trzeba było salwować się ucieczką na zewnątrz z powodu panującego w środku pału. A ja myślałem, że z powodu spadających glanów. Na zewnątrz nie było lepiej, ale po drodze było piwo. Po Kronice zagrała Kriwoda. Był to kolejny udany występ. Ludzie szaleli pod sceną, a zespół nawiązywał niesamowity kontakt z publicznością. Zresztą diabeł Boruta, który wszedł na scenę po Kriwodzie, kontakt z publiką miał równie dobry. Podejrzewam, że przyswajał w tym samym tempie, co publiczność różne płyny. Te trzy zespoły widziałam na żywo po raz pierwszy. Kolejne Tame of Tales, Hellrot i Morhana po raz kolejny. Niesamowite show, podczas którego czuło się ogromną więź z publicznością, zrobił Tame of Tales. To zespół z Mielca, który bardzo lubię. Kilku sympatycznych chłopaków, którzy dają z siebie wszystko. Stołeczne zespoły Hellrot i Morhana również niesamowicie postarały się, aby ich występy były na wysokim poziomie. Publika szalała do końca pod sceną. Szczerze, to nie byłam wcześniej na takim koncercie, na którym tyle się działo i gdzie miało miejsce tyle owocnych rozmów. Koncerty zakończyły się w późnych godzinach nocnych i zamiast do klubu Schizofrenia, gdzie miało się odbyć afterparty, zawlekliśmy swe zwłoki ponownie do miasteczka studenckiego, gdzie do godzin rannych trwało plenerowe afterparty. A potem to film mi się urwał, ale nie dosłownie, tylko podróżniczo, bo czas był na powrót do domu. Imprezy trwały jeszcze w niedzielę. W klubie Schizofrenia koncerty akustyczne dały zespoły Kronika i Śląski Otlan. Wiem z opowiadań, że były równie udane jak te sobotnie w Rotundzie. Biję wielki pokłon organizatorom, Dorianowi i Monice, za zorganizowanie imprezy z takim rozmachem. Frekwencja była ogromna, bo przyszło ponoć około 300 osób. Jak na pierwszy zlot, rewelacyjna frekwencja. Trzeba jeszcze dodać, że Dorian jako główny organizator był sponsorem tej imprezy i zapowiada już kolejne zloty. Będę go wspierała słowem i jak się da, czynem i mam nadzieję, że chęć organizacji prędko mu nie zginie. To było troszkę więcej niż kilka słów. Pozdrawiam redaktora i wszystkich słuchaczy. A kto nie był, niech żałuje. Sława Dana.